Witajcie, dzisiaj propozycja dla całej rodziny, a na pewno dla mamy i jej maluszka. Takie serduszka, jak oglądacie, są dosyć łatwe do wykonania i nie wymagają żadnego zaplecza technicznego. Zachęcam Was do wykonania ich razem ze swoimi pociechami. Takie sklejkowe serduszka można kupić w sieci za 3-4 zł za sztukę. Na początku należy je pomalować jakąś białą farbą. Może być tempera, plakatówka, wszystko jedno. Ja maluję farbą akrylową. Żeby móc do nich przyklejać serwetki, muszą dokładnie wyschnąć, ale można sobie pomóc suszarką do włosów. Następnie ze zwykłych serwetek obiadowych wycinamy odpowiednie wzory. Najlepiej, żeby kwiatki czy motylki miały jasne, a najlepiej białe tło. Oddzielamy górną warstwę, bo ją właśnie będziemy przyklejać. Ja lubię postrzępić brzegi serwetki, czyli delikatnie dotykam je pędzelkiem namoczonym w wodzie i odrywam. Ale nie jest to konieczne. Ja przyklejam na specjalny klej do dekupaż, kosztuje około 10 zł w sklepach dla plastyka. Odpowiedni będzie każdy klej, który po wyschnięciu jest przeźroczysty. Po wyschnięciu dobrze wzór jest zabezpieczyć lakierem akrylowym. Jeżeli tego nie zrobicie, serwetka może delikatnie podciągać farbę, ale to nic strasznego. Serduszka można ozdobić na różne sposoby. To jest metoda na suchy pędzel. Praktycznie pozbawionym farby pędzlem delikatnie pocieramy brzegi. Warto także obmalować sam deseń, doda temu plastyczności. Nawet jeżeli dzieciaki zrobią to niedokładnie, i tak będzie fajnie wyglądało. Najprościej cieniować można brązem. Albo tak, żeby kolor cienia odpowiadał kolorowi na serwetce. Czyli na różowo koło różyczki, na zielono koło listków. Drugim sposobem upiększenia jest po prostu dodanie ramki. Tutaj dodałam ją w kontrastowym czerwonym kolorze. I ostatni element wykonany szczoteczką do zębów. Rozwodnioną pastą po prostu pstrykamy po naszym serduszku. Warto popróbować sobie na początku z boku i zobaczyć, jakie kropelki robią się właśnie taką gęstością farby. To chyba by było na tyle z propozycji serduszkowej na dzień babci, dzień ojca bądź dzień matki. A, jeszcze warto postarać się o wisienkę na torciku. Ładna wstążeczka i na przykład perełka dopełniają całości. Drugie mamy nie tylko oceniajcie, jeżeli fajne, ale oceniajcie jak niefajne, to będę wiedziała, że Wam się nie podoba. Do usłyszenia!